Witaj w podcastach Grupy Trop. Dzisiaj w pierwszym podcaście z serii Świadomy 2020 porozmawiamy z Justyną Zacharuk i przyjrzymy się naszym potrzebom. Zastanowimy się, czego naprawdę potrzebujemy, a co jest tylko naszą zachcianką. I odpowiemy sobie na pytanie, jak nie dać się zwariować postanowieniom noworocznym. Zapraszamy. Że jak przychodzi ten czas nowego roku, świąt, szczególnie jako podsumowań, co mi się udało, co mi się nie udało w tym roku. I potem przychodzi taki naturalny moment, kiedy ta cyferka się zmienia, że jakby czujemy, często może nawet, nie bójmy się tego słowa, przymus, żeby coś zmienić teraz w swoim życiu. Takie mam przynajmniej ja wrażenie. I na przykład kolega z siłowni opowiadał mi, który pracuje jako trener osobisty, że w styczniu jest po prostu zatrzęsienie nowych klientów, no i jakby już w lutym, w marcu się to mocno weryfikuje. I tak się w ogóle zastanawiam, jakby skąd taki, wiesz, skąd się bierze taka potrzeba nasza, żeby kurczę, coś teraz tak symbolicznie się zmieniło, więc my powinniśmy za tym pójść. A ty masz taką potrzebę? Wiesz co, już teraz nie, bo to mnie tak denerwowało. Ja się w ogóle czułam jakiś stres związany z tym, że jest ten Sylwester. W ogóle nie lubię Sylwestra bardzo, bo to jest jakieś takie, że kurczę, teraz trzeba spędzić świetną jakąś po prostu noc, świetnie się bawić, więc ja już od dłuższego czasu w ogóle się nie bawię w Sylwestra i jakoś dużo lepiej się z tym czuję. No i właśnie też tak miałam. Bardzo często właśnie wszystko u mnie krążyło wokół odchudzania się, ale jakoś nigdy nie doszło to do skutku i tak się zastanawiam, czemu. Czy jesteś wiecznie odchudzającą się kobietą, nie lubiącą Sylwestra? No właśnie, jestem wiecznie nieodchudzającą się kobietą, która ma poczucie, że powinna się odchudzać, więc jeszcze to poczucie winy dochodzi, to jest super. Myślę sobie, że cudowne kombinacje, czyli z jednej strony powinność, i myślę, że powiedziałaś o ważnej rzeczy, że to jest jakoś symboliczne. Myślę, że jako ludzie bardzo reagujemy na pewnego rodzaju symbole. I jedne są mocno konstruktywne, a inne no, niekoniecznie. I często jest tak, że w ogóle nie mamy żadnej potrzeby związanej z tym, żeby na przykład świętować Sylwestra. Albo jak niektórzy mówią, mieć takiego przymusu, żeby dobrze się bawić. Albo mieć figurę modelki. No bo jakby co to jest? To jest jakiś symbol, albo to jest jakaś moda, albo czasami to jest pewnego rodzaju wyobrażenie, jak powinniśmy funkcjonować i jakimi ludźmi powinniśmy być. No i często to jest tak, że to jest zupełnie inne od tego, jak my chcemy być i jaki mamy na siebie w ogóle pomysł. Myślę, że często jak mówimy o postanowieniach noworocznych, jak powiedziałaś, dlaczego tak jest, że na początku te siłownie są pełne, a później są puste, to w ogóle według badań Uniwersytetu Stanford tylko 5% ludzi jest w stanie wytrwać w swoich postanowieniach więcej niż 3 miesiące. To jest w ogóle bardzo zastanawiające. Ale to w ogóle wiesz co, przepraszam, że cię wcięłam, ale tak mi to mocno rezonuje, bo sobie zdałam sprawę, że w przeciągu ostatnich 2 lat w moim życiu zadziało się tak wiele zmian, tak wiele zrobiłam, dokończyłam rzeczy, dokończyłam szkołę tropu, dostałam się na studia na 4. rok, także jakby w ogóle tych zmian było bardzo dużo w moim życiu, ale żadne nigdy w życiu nie było związane z żadną symboliczną datą, czy wiesz, ale wynikało z jakiejś takiej przemyślanej, świadomej potrzeby i drogi, którą sobie postanowiłam, nie? Więc zaczynam zastanawiać na przykład nad takimi sprawami w stylu, czy ja naprawdę chcę się odchudzać, wiesz, no bo jakby widzę, że to nie jest problem mój, że ja jestem niekonsekwentna, że jakby nie robię albo nie chcę mi się nic zmieniać, tylko właśnie, no że jakby zawsze te postanowienia noworoczne, no jednak mi przynajmniej nie wychodzą, nie? No to trochę tak od strony powiedziałam coachingowej albo po prostu popatrzenie na postanowienia trochę z innej strony niż tylko przymusu ich robienia, no bo w ogóle same postanowienia są cudowne, ja w ogóle popieram, uważam, że to jest super pomysł sobie coś planować i w ogóle ta cała droga planowania jest czasami, mam wrażenie, dająca więcej frajdy niż sama realizacja tego, niemniej jednak dla mnie jakoś dotykamy takiego tematu, że jakie postanowienia albo jakie plany nam wychodzą. W większości takie, u podnóża których są nasze wartości. Jak powiedziałaś, czy ja w zasadzie w ogóle chcę się odchudzać? No to jest jakiś temat rzeka do odchudzania, ale często jest tak, że ty wcale tego nie chcesz,
A trochę jest to ci w jakiś sposób albo wmawiane, albo sama w jakiś sposób dążysz do czegoś, co jest ci totalnie dalekie, kompletnie nie ma umocowania w twoich wartościach. No, ksiądz Tischner powiedział definicję wartości, która jakoś mi mocno towarzyszy, że wartość to jest to, co jest coś warte. No i teraz jest pytanie, nie? Ile jest dla ciebie warta szczupła sylwetka? I czy ta wartość jest na tyle duża, że jesteś w stanie tak wiele na przykład dla tego zrobić? I jak myślę o tym, trochę tak wychodząc od tego twojego początkowego pytania, czemu tak wiele postanowień bierze w łeb w tak krótkim czasie, bo to zazwyczaj pierwsze 2-3 tygodnie, to myślę, że przede wszystkim dlatego, że są totalnie oderwane od naszego systemu wartości i od tego, co ma dla nas znaczenie, a jest jakąś pogonią za tym, co jest promowane, co jest widoczne i co nam się wydaje, że może nam zapewnić szczęście. Może nie parafrazując, ale czyli rozumiem, że ten mechanizm może być taki, że jakby zmienia się ta data, czyli jakby mamy świadomość tego, że jesteśmy starsi o rok, do tego dochodzi ta mocna celebracja w ogóle w tym okresie, no bo celebrujemy święta, potem celebrujemy tego Sylwestra i że jakby dochodzi do tego taki może nawet trochę lęku egzystencjalnego w tym jest, że się jednak tak przemijani, jesteśmy coraz starsi i teraz mamy takie poczucie, że kurczę, nie można stracić nawet chwili, teraz trzeba coś zmienić, trzeba to robić lepiej, sprawniej, mądrzej, ale tak naprawdę jakby chwytamy się pierwszych rzeczy, które są, jesteśmy bombardowani takiej popkulturze w stylu właśnie piękna sylwetka, zdrowe włosy, może jakiś fajny, nie wiem, nowy samochód, że jakby bardziej w tą stronę nam to idzie, bo co, bo nie mamy kontaktu ze swoimi potrzebami, czy jak to widzisz? No, ja myślę sobie, że jak już zaczęliśmy z wysokiego C, czyli od wartości, no to teraz musi być jeszcze głębiej. Ja jakoś odróżniam dwie sprawy. Potrzeba od zachcianki. I myślę, że bardzo często nam ludziom, teraz będę generalizować, ale myślę sobie również, mieszają się dwa pojęcia. Potrzeba, czyli coś takiego, co daje mi, nie wiem, spokój, równowagę, co doprowadza do mojego spełnienia, ale też coś takiego, jeżeli tego nie mam, tu przeżywam jakiś duży dyskomfort. I zachcianka, czyli coś takiego, co w żaden sposób tak naprawdę nie wpływa na mój dobrobyt, tylko jest nakarmieniem jakiegoś bardzo krótkiego momentu, w którym jesteś w danym momencie życia, bardziej dążący do tego, żeby, nie wiem, mieć chwilę przyjemności, ale tak naprawdę w żaden sposób nie wpływające na jakieś twoje, nie wiem, podstawy bycia, system wartości, czy nie przynoszące na przykład jakiejś dłuższej radości. Zachcianki są łatwiejsze, to znaczy łatwiej w ogóle zrealizować, są jakoś tam legitymne w kulturze, no bo jednak trzeba sobie dogadzać, indywidualistyczna kultura i że łatwiej jest jakby zrobić i one na chwilę karmią takiego chochlika, który mówi ci, zrób coś ze sobą albo zrób coś dla siebie i że to może być właśnie coś takiego, że taką na chwilę dostaję takiego poczucia, że jednak przecież się rozwijam albo robię coś dla siebie, albo sobie dogodziłem i może, nie wiem, zastanawiam się. Ja myślę, że masz bardzo dobrą intuicję, widzę to po sobie, że czasami podejmuję różne działania, chociaż tak naprawdę już w głębi duszy wiem, że one mnie do niczego większego nie doprowadzą poza chwilową przyjemnością i to jest też super. Jakby warto sobie dostarczyć takich krótkich, szybkich przyjemności, radości, zadowolenia, to są naprawdę cudowne rzeczy, a być może realizując jakąś naszą zachciankę, de facto możemy się dokopać do potrzeby, nie? Co tam tak naprawdę jest u podstawy. No, z tymi postanowieniami i z tymi potrzebami to jest też taki wątek, że jak nie realizujesz swoich potrzeb albo realizujesz, to one budzą jakieś emocje. No i teraz jest pytanie, jakie emocje one ci budzą? Czy na przykład, jeżeli spełniasz swoje różne potrzeby, nie wiem, na przykład potrzeby samorozwoju, niesamowicie silna potrzeba, decydujesz, że idziesz na jakieś kursy, kończysz je, albo nawet nie kończysz, ale masz taką dziką radość z tego, że się uczysz na przykład nowych rzeczy, albo masz takie poczucie, że znasz siebie lepiej, to budzi całe morze bardzo takich pozytywnych, energetycznych emocji, nie wiem, jak radość, zachwyt, zadowolenie i to ci daje energię do tego, żeby zmieniać się dalej, żeby otwierać, nie wiem, kolejne drzwi do budowania na przykład samorozwoju. I w drugą stronę, jak sobie tego nie dajesz, no to prawdopodobnie popadasz, albo się zaczynasz złościć na siebie. Albo na przykład boisz się, że przecież wszyscy się rozwijają, a ty tego nie robisz.
nie? I zatem jakby, czemu o tym mówię, żeby pokazać, jak silne i skrajne emocje mogą wywoływać właśnie zaspokojone albo niezaspokojone potrzeby, z zachciankami nie ma aż takich silnych skoków. No jak się nie wydarzy, dobra, pójdę dalej, nie? Ale to też bardzo mocno pokazuje odnośnie postanowień noworocznych, że jeżeli myślisz o odchudzaniu tym nieszczęsnym i to już z zasady jest coś takiego, że budzi to twój wstręt, albo myślisz sobie, no nie, naprawdę będę musiała to robić. I jeżeli to budzi takie emocje, które absolutnie są dalekie od motywowania, czyli na przykład niechęć, no to szanse, że zaczniesz to robić, naprawdę spadają do zera, bo myślę sobie, że to, co nam daje emocje, daje nam motywację, to jest na przykład różne emocje, które nam temu towarzyszą. Na przykład emocje, które nas motywują do działania, ale też mamy grupę emocji, które powodują, że tak naprawdę nam się odechciewa czegokolwiek. No i wtedy Święty Boży nie pomoże i żadne postanowienie nie ma szansy tak naprawdę zaistnieć. Myślę, że to jest taki wątek, że jeżeli nie ma emocji motywującej, jeżeli to nie jest osadzone w twoim systemie wartości, albo mało jest coś, co dla ciebie warte, plus z dnia na dzień decydujesz, że na przykład będziesz wstawać o 6 rano, chociaż codziennie wstajesz o 8 i zaczniesz dzień siłownią, to jest to zupełnie niemożliwe, choćby z punktu widzenia naszej biologii, bo zabierasz sobie 2 godziny snu, organizm zupełnie nie jest do tego przyzwyczajony, potrzebuje jakiegoś czasu i wyrównania. No właśnie, ale czy ty tutaj raczej nie mówisz o metodzie małych kroków, żeby sobie nie stawiać takich, na przykład muszę powiedzieć, schudnę teraz 20 kilo, Jezus Maria, przestaję jeść od jutra, będę się żywić energią słoneczną. Czy nie lepiej na przykład właśnie postanowić, że to jest jeszcze inny kawałek, wiesz, że na przykład postanowię sobie, że wyrzucę jednak słodkie napoje i piję wodę, tak? Że to jest dużo mniejszy krok, dużo bardziej realny, za którym może iść radość z samego tego, że mi się udało. Czy to na przykład nie jest, wiesz, ten kawałek, że ludzie sobie po prostu dają nierealistyczne albo takie bardzo górnolotne te postanowienia. Znaczy dla mnie to są 2 kawałki, bo teraz jak zdiagnozować, czy to, czego niby potrzebuję, jest moje, czy nie? Wiesz, czy jest taki sposób jakiś na to, żeby sobie może odpowiedzieć na jakieś pytania? Nie? Jak powiedziałeś coś takiego, że odstawiasz na przykład takimi małymi krokami te, nie wiem, słodkie napoje i mówisz, że pojawia się radość, no to teraz pytanie, jak ci się pojawia radość i satysfakcja, to a, chcesz tego, nie chcesz tego kontynuować, czy B, wręcz przeciwnie, masz ochotę na więcej i myślisz sobie, okej, to dzisiaj nie będę znowu, nie wiem, czegoś pił, co ma cukier na przykład. Wiesz, to jest taki prosty mechanizm na twoim przykładzie. Jak jesteś z siebie zadowolony, to po prostu chcesz tego więcej. No i w pewnym momencie, nim się obejrzysz, to po paru tygodniach prawdopodobnie w ogóle nie spożywasz żadnych napojów, które zawierają cukier. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale przynajmniej teoretycznie jesteś na to bardziej uważny. A drugi wątek, mówisz o pracy małymi krokami, oczywiście są różne teorie i różne podejścia. Mi osobiście jest to bardzo bliskie, z bardzo prostej przyczyny. Ja uwielbiam widzieć efekt od razu, nienawidzę na niego czekać. I jak sobie podzielę słonia na kawałki i zacznę go jeść, to od razu widzę tą zmianę. Ja potrafię całego stracić. No, to jest ta różnica podejść. I od razu widzę zmianę i wtedy faktycznie mam głód na więcej, więcej, więcej. Ale, co bardzo ważne, mam też w sobie coś takiego, wiem, że mogę. I że to nie jest tak, że jestem tą jedyną kobietą na tej planecie, która nie jest w stanie się odchudzić, nie pić, nie wiem, słodkich napojów albo wstawać o 6 rano, tylko jestem w stanie i myślę sobie, że jak powiedziałaś o czymś takim, po czym poznam, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, może to być po prostu przez testowanie różnych rzeczy. Sprawdzę, czy to jest, mój organizm jest gotowy na to, żeby wstawać o 6 rano i z samego rana dostawać naprawdę duży na przykład wycisk. A może to jest tak, że mój organizm musi pospać na przykład do 7 albo do 7.30, a później zrobię, nie wiem, poranną rozgrzewkę przed telewizorem. Albo na przykład pomyślę, w jaki sposób moje ciało może się zrelaksować rano, być może jakiś stretching albo jeszcze inne rzeczy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nim nie spróbujesz, nie wiesz. A druga rzecz, myślę, że zanim zaczniesz tworzyć, nie wiem, mapę marzeń, mapę postanowień, to warto sobie zadać jedno pytanie. Czego ja w ogóle potrzebuję w bardzo różnych obszarach mojego życia, bo te potrzeby też mogą być po prostu różne. Na przykład jak sobie myślę o swojej pracy, jak myślę o rodzinie, jak myślę, nie wiem, o partnerze, partnerce, jak myślę o relaksie, to zobaczyć, czy te potrzeby są bardzo podobne, czy też może różne.
mogą być potrzeby, wiecie, bardzo takie głębokie, typu potrzeba harmonii. No to kolejne pytanie było dla mnie, byłoby takie, skoro potrzebuję harmonii, to w ogóle przywołanie wspomnień, kiedy ja czuję tą harmonię. Bo prawdopodobnie my dużo rzeczy robimy, które powodują zaspokojenie danej potrzeby. Ale jak nie umiemy tego nazwać, to realnie nie wiemy, co powtarzać, tylko zabieramy się za nowe rozwiązania. A dużo łatwiej jest coś powtórzyć, co już umieliśmy zrobić, niż budować totalnie nowe nawyki na przykład. No i wtedy byłby trzeci krok, taka trochę robi nam się procedura, jak zadasz sobie pytanie, czego potrzebujesz, kiedy realnie byłaś w takim stanie, że czułeś, że to było zagospodarowane, to trzeci krok, dzięki czemu ci się to udawało na przykład robić. Nie? Czy to było dzięki ludziom, którzy ci w tym pomagali, czy dzięki sytuacjom, czy dzięki otoczeniu, żeby znaleźć też taki moment, który pomaga ci realizować daną potrzebę. Zazwyczaj to jest związane z sytuacją albo z ludźmi. To warto to sobie też nazwać. Ja tutaj dwie rzeczy wtrącę, bo właśnie przyglądałam się temu tematowi potrzeb jakiś czas temu i to, co mi bardzo pomogło, to w ogóle takie codziennie nazywanie sobie. Miałam taką listę w internecie, wszędzie można znaleźć listę potrzeb. Są najprzeróżniejsze, aż mnie zdziwiło, jakie różne potrzeby można mieć. I że zrobiłam sobie taki też trening, że chyba przez 2 dni mniej więcej po prostu robiłam sobie takie stop klatki i starałam się nazwać, czego ja w tej sytuacji potrzebuję. I to było bardzo zaskakujące, jak niewielki dostęp na co dzień jednak ja mam, jakby, że nie jesteśmy w tym wytrenowani, wiesz, o co mi chodzi? To tutaj tak podrzucam, że to jest też bardzo fajne i może nam też wejść w nawyk, co by nie było takie głupie. I druga rzecz, to sobie tak myślę, bo jedna rzecz mnie zastanawia, jak zaczęłaś mówić już o tym nieszczęsnym odchudzaniu, to się tego uczepię, bo jakby powiedziałaś, że te małe kroki, jakby, że jak widzisz, że ja mogę, że mi wychodzi, to rzeczywiście zawsze, ja obserwuję, że jest taki mechanizm, że wtedy się chce, no bo jakby jest gratyfikacja, ja widzę efekt, więc jakby wiesz. I teraz zastanawiam się, na ile to jest radość samego bycia skutecznym, a na ile ta potrzeba jest realna. Wiesz, dalej jakby się zastanawiam nad tym, co mogłoby mi... Dobra, jeszcze tutaj tak powiem krótko, bo przyznam się, że się chwilę zastanawiałam nad tą swoją potrzebą odchudzania. Żeby właśnie przyjrzeć się temu, dlaczego może mi to nie wychodzić. No i zastanawiałam się, skąd ona się w ogóle bierze. No bo tak na zdrowy chłopski rozum, no to rzeczywiście jakby wydaje mi się, że byłabym zdrowsza, na pewno bym się lepiej czuła, gdybym, dajmy na to, ważyła powiedzmy 7-10 kilo mniej. Więc jakby to jest optymalnie, można powiedzieć, na pewno by mi to pomogło, a nie przeszkodziło. Więc co jest takiego w tym, że jakby tego nie robię? I zaczęłam się zastanawiać, że właściwie inne potrzeby były dla mnie ważniejsze do zagospodarowania i po prostu nie starczało mi energii na to, no bo jednak to jest pewien wysiłek, nie? I że dużo łatwiej na przykład przyszło mi pójście po prostu na zajęcia jogi, czego sobie nie wyobrażałam wcześniej, a teraz nie mogę bez niej jakoś tam żyć, niestety. Natomiast wiesz, że jakby jak też zhierarchizować sobie potrzeby, bo jakby ja mam teraz tak, to czego doświadczam w tej chwili jest mocne uświadomienie sobie, że nie da się ciągnąć 10 srok za ogon, a ja się usilnie staram i widzę, jak jest mi z tym trudno i staram się zastanowić, jak można jakoś fajnie to zhierarchizować może. Jakoś tak mocno czuję, że mówisz teraz o jakiejś swojej potrzebie. No na pewno. No i widzisz, i to jest trochę takie pytanie, jak dojść do swojej potrzeby, to mam wrażenie, że to wiele osób w ogóle stawia sobie to pytanie, ale zobacz, jak w takiej krótkiej rozmowie mówisz mi coś takiego, trudno jest mi brać 10 srok za ogon. Jak mogę się skupić na jednej, dwóch rzeczach? To jest o jakiejś potrzebie, prawdopodobnie ustalenia priorytetów, ale nie mówię o takich priorytetach, że teraz robimy cele smartne, tylko tego, jak, a być może za tym jest jeszcze głębsza potrzeba, na przykład oszczędności swojej energii,
a może za tym jest jeszcze inna potrzeba, na przykład relaksu, albo w ogóle odpoczynku, albo zadbania o jakąś równowagę między tym wszystkim. Więc ja bym jakoś chyba tak strasznie nie kombinowała z tymi potrzebami, tylko trochę siebie też popytała, choćby skorzystała z chyba najbardziej znanej metody dochodzenia do różnych rzeczy, czyli 5 razy dlaczego. Wiesz, takie zadanie sobie pytań, na przykład dlaczego w tym momencie potrzebujesz na przykład nie brać 10 srok za ogon? Mhm. Jak... ja nie słyszałam o tej metodzie. Często jest tak, że zatrzymujemy się tylko i wyłącznie na pierwszym rozwiązaniu, na pierwszym pomyśle, nie? Czyli na przykład, okay, tak jak w twoim przypadku, ja bym mogła powiedzieć, a, czyli ty potrzebujesz ustalić sobie priorytety życiowe albo priorytety zawodowe. I ty byś mogła to łyknąć w gruncie rzeczy. Ale nie jest sposobem to, żeby poddać się pierwszej myśli, tylko żeby trochę pokręcić i zobaczyć, czy faktycznie nie ma czegoś głębiej. Czyli kolejnym pytaniem będzie po prostu, a dlaczego te priorytety są dla ciebie takie ważne? No i wtedy wyjdzie, że w sumie mam je ustalone, tylko w tej chwili tak dużo się dzieje, że na przykład nie wyrabiam. To dlaczego tak dużo się dzieje i dlaczego ty to okupujesz tym niewyrabianiem się? I tak dalej. I jakby ważne jest to, żeby nawet jak czasami niektórzy mówią, że ich to złości, no bo to wymaga jakiejś pracy i intelektualnej, ale przede wszystkim emocjonalnej, to żeby zrobić takie minimum 5 razy dlaczego, bo to może być naprawdę bardzo odkrywcze, to trochę tak jak ja to w skrócie zrobiłam, że może zaczęliśmy od priorytetów, a skończyłybyśmy na potrzebie harmonii, kto wie. No i to może być fajne narzędzie do tego, żeby poszukać to, czego ja tak naprawdę potrzebuję. Albo wyszłoby na końcu, że na przykład, nie wiem, teraz na rybkę mówię, chcę wyjechać do Rumunii. Znaczy to oczywiście na rybkę, tak? Ale może mogłoby wyjść, że tak naprawdę potrzebuje wakacji i potrzebuje nauczyć się odpoczywać. Bo to też jest umiejętność, nie? Ja myślę, że w tej pracy na potrzebach i w ogóle wartościach, bo to są jakoś dla mnie też bardzo intymne, ale bliskie tematy, to ważny jest też taki kawałek, żeby faktycznie zadać sobie to pytanie dlaczego kilkakrotnie, zadać sobie pytanie, co jest dla mnie coś warte, czy ja coś zmieniam dla siebie czy dla innych ludzi, ale też, żeby korzystać z tych innych ludzi. To znaczy myślę sobie, że ta praca, którą teraz odbywamy, jest bardzo trudna w pojedynkę. No właśnie, to mi też przyszło do głowy. A dużo łatwiejsza, jak ktoś cię w tym wspiera, gdzie trochę możesz siebie odsłuchać, nawet jeżeli ta druga strona będzie cię tylko, nie wiem, parafrazować albo mówić, usłyszałem to i to, to to jest zupełnie inaczej, kiedy nagle słyszysz swoje słowa, które ktoś inny nazywa, bo możesz sprawdzić, czy w ogóle o to ci się rozchodzi. Ale też to, co inne osoby mogą dać, to wsparcie. Na przykład wsparcie w tym, żeby realizować swoje potrzeby, żeby realizować, co za tym idzie, na przykład swoje postanowienia. Jakby dużo łatwiej to się robi, jak inni ludzie o tym wiedzą i jeszcze łatwiej się robi, jak prosisz ich realnie o wsparcie. No a za tym jest bardzo duża potrzeba korzystania po prostu z mocy innych osób. I jak mówiłaś i opowiadałaś o tej potrzebie wyjazdu do Rumunii, ja w zasadzie w tym roku miałam potrzebę dłuższych wakacji, które sobie zresztą zafundowałam, prawie 3-miesięcznych. I na początku myślałam, że za tym jest potrzeba po prostu wyjazdu, a tak naprawdę za tym była potrzeba bardzo dużego odpoczynku. I takiego trochę odcięcia się od tego, co tu, i oczyszczenia sobie głowy i zobaczenia siebie w zupełnie innej atmosferze, klimacie, kontynencie, tak jak w moim przypadku. Tak. Ale to wszystko służyło temu, że ja bardzo potrzebowałam po prostu jakiegoś balansu, równowagi i odpoczynku. I akurat w moim przypadku, żeby zrealizować tą potrzebę, musiałam wyjechać na drugi koniec świata. No niemniej jednak, jak niektórzy mówią, a bo chciałaś pozwiedzać, to w ogóle nie było o tym. Jakby mój wyjazd nie był o potrzebie zwiedzania, no, czy uczenia się nowych rzeczy, to było dodatkowe. Powiem ci, że w ogóle potrzeba zwiedzania byłaby dość dziwną potrzebą, taką dość niepierwotną. No. Nie, ale myślę, że... Dobra, eksploracji, tak, rozszerzania świadomości, zgadzam się, ale zwiedzanie? Myślę, że zwiedzanie trochę jakbyś miała górę lodową. Góra lodowa. To czubek to by było, chcę poznać nowe miejsca, chcę zwiedzać, a pod taflą wody by było na przykład potrzeba, nie wiem, uczenia się czegoś nowego, potrzeba, nie wiem, akceptacji, sprawdzenia się w nowych warunkach, nie? To też jest takie ciekawe ćwiczenie, można sobie narysować taką górę lodową, gdzie czubek jest widoczny i to jest to, co my deklarujemy. Deklarujesz, że chcesz się odchudzać. Ale co jest pod wodą, nie? Czy pod wodą jest to, że chcesz mieć szczupłą sylwetkę, a może jest to, że chcesz akceptacji innych osób i to jest twój pomysł, jak możesz to otrzymać. Mhm.
Ale drogą do tego, żeby być zaakceptowane przez inne osoby, odchudzanie jest tylko jedną. Myślę, że można narysować ich co najmniej 15 innych. Być może albo się zastanowić, jak popracować nad tym, dlaczego szukam akceptacji na zewnątrz. Na przykład. No. Dotykamy, mam wrażenie, też takich głębokich tematów. I z racji tego, że w tropie rok 2020 to rok, który my chcemy jakoś mocno budować na takiej świadomości siebie, ale też świadomym zarządzaniu, świadomym poznawaniu siebie, świadomej pracy ze swoimi emocjami i potrzebami. Nawet będziemy jakoś mocno wspierać różne działania i będziemy je otagowywać, hashtag świadomy 2020. To ja w ogóle mam taką dla Ciebie propozycję, że 23 stycznia będą w tropie cały dzień dni konsultacji zupełnie bezpłatne, gdzie można przyjść i zobaczyć i trochę pogadać o swoich właśnie potrzebach. W którą stronę możesz się rozwijać, w jakiej formie chcesz się rozwijać, indywidualnie może chcesz, żeby Twoja firma na przykład wkroczyła na zupełnie jakiś inny poziom pracy, to będzie można to zrealizować z kimś, czyli z profesjonalnym trenerem, coachem, który faktycznie może być pewnego rodzaju zwierciadłem albo też po prostu wspieraczem w tej drodze nazywania i zgłębiania w ogóle swoich potrzeb. Przepraszam, nie zarejestrowałam, żeby przestać mówić do mnie. Ale tak, mamy taki dzień konsultacji, ja też na niego bardzo serdecznie zapraszam i właśnie chciałam o tym powiedzieć, że od razu jak zaczęłyśmy rozmawiać, no to ja mam dość ostatnio takie przemyślenia, że bardzo w ogóle trudno jest, po pierwsze w pojedynkę takie rzeczy sobie uświadamiać, a po drugie też jest trochę trudno z osobą, która na przykład jest Twoim przyjacielem, dlatego że jakby jednak to wymaga takiego rodzaju innej przytomności, innego bycia i nie bycia w swoim kawałku, bo jakby pamiętam takie, miałam takie po prostu doświadczenie, że jakby uwielbiam, kocham mojego przyjaciela nad życie, ale on ma jakieś wyobrażenie mnie i kiedy na przykład zaczynam z nim rozmawiać, to bardzo często jest po prostu taka rozmowa w nawykach, w kalce jakiejś i na przykład jest często tak, że mówię mu: słuchaj, wiesz co, wiesz, wydaje mi się, że potrzebuję się odchudzać. No i teraz cała rozmowa zaczyna być obudowana, że on mi próbuje wyperswadować, że nie potrzebuje się odchudzać, bo jestem super, nie? I to jest zupełnie taki jakiś inny rodzaj rozmowy. I się właśnie zastanawiam, gdzie można poszukać takiego rodzaju jakby poza tym, że w tropie oczywiście, bo są te konsultacje, są też coachingi, bo jakby rozumiem, że coaching jest taką głębszą formą tego typu pracy, tak. Czy tam właśnie program rozwojowy GATE, to już jakby w ogóle bardzo, bardzo w świadomość, czy trening budowania relacji, ale gdzie też można no właśnie tak rozmawiać, wiesz, zastanawiam się. No wiesz, to myślę, że rozmowa może być różna, bo rozmowa może na przykład być też, nie wiem, z psychologiem, terapeutą, to też jest jakaś forma rozmowy, tak jak powiedziałaś, możesz brać udział w spotkaniach grupowych, indywidualnych, ale też możesz poszukać i to jest ciekawe, na przykład doświadczenie i poznawanie siebie nie tylko przez pryzmat rozumu, ale właśnie przez pryzmat emocji albo w ogóle przez pryzmat swojego ciała. Ja jakoś mocno zapraszam też do takiej pracy z mnóstwem warsztatów, obozów, gdzie swoje potrzeby odkrywa się na przykład poprzez pracę z ciałem, na przykład medytację w ruchu, czy nie wiem, praktyki uwalniania emocji, gdzie tak naprawdę nie trzeba mówić o potrzebach, ale można je poczuć. Więc myślę, że w ogóle droga dojścia do tego jest bardzo różna. To, co my proponujemy w tropie, to jest w jakimś jednym stylu. Natomiast myślę sobie, że na rynku jest faktycznie dostępne sporo różnych dróg pracy z ciałem, pracy z emocjami, nie wiem, loen, medytacje, tak jak powiedziałam wcześniej, z której warto mindfulness korzystać, bo to jest wszystko nastawione na to, żeby dowiedzieć się tak naprawdę, o co ci się rozchodzi i czego ty chcesz. I co śmieszniejsze, to w tym 2020 roku możesz potrzebować czegoś zupełnie innego niż w tym 2019. To wcale nie oznacza, że nie jesteś stabilna, tylko wręcz przeciwnie, że właśnie zmieniasz się i rozwijasz. I jakoś warto nadążyć za swoją zmianą i za swoim rozwojem.
i być trochę czasami nawet tak pół kroczku do przodu. No to ja teraz odczuwam potrzebę, że jakby teraz jest 1 stycznia, a prawdopodobnie dużo z Was leży teraz w łóżku i albo kacuje, albo jeszcze poświątecznie. I być może zastanawiacie się właśnie nad tym, czy nie pójść na siłownię, czy nie zacząć się odchudzać, a może zmienić garderobę. I teraz się zastanawiam, co możemy jako jakiś taki pierwszy krok, rozumiesz, do takiej osoby właśnie propozycję. Może to dlaczego? Jak uważasz, co by było takim pierwszym krokiem? Wyobraź sobie, że teraz leżę w łóżku i zastanawiam się, co teraz będzie. To ja bym powiedziała tak. Zanim zaczniesz robić wielkie plany i przerusztowywać swoje życie w sposób absolutnie diametralny i czasami nawet wbrew sobie, to jak leżysz w tym łóżku albo siedzisz w fotelu, to absolutnie po pierwsze rozkoszuj się chwilą, bo to jest ostatni wolny dzień. A drugie, weź na przykład kawałek papieru albo po prostu zaproś kogoś bliskiego, kto jest w Twojej przestrzeni i pogadajcie o tym, czego Ci jest potrzeba, żeby być w większym dobrostanie w tym roku. Niech to będzie jedna rzecz i żeby być pewnym, że to jest na pewno to, to na przykład popracuj sobie tą metodą 5 razy dlaczego. Ale w żaden sposób nie zachęcam do tego, żeby robić na siebie zamach i zmuszać się, a jeżeli już masz takie jasne przeświadczenie, że wiesz, czego ci trzeba i wiesz, że to wymaga dużych zmian w twoim życiu, to może warto zrobić taki okres przejściowy i ten duży cel podziabać na mniejsze części i zbliżać się do niego stopniowo i jakoś cieszyć się każdym sukcesem i go mocno doceniać. I zapraszać być może też innych do współtworzenia i do współuczestniczenia, niż po prostu mieć taki cel, że tak, że od jutra będę innym człowiekiem. Ja osobiście w to nie wierzę. Zresztą myślę sobie o tym, że warto też siebie docenić za to, jakim się jest, docenić ten 2019 rok i z taką bombą dobrej energii, ale też z takim dużym docenieniem siebie i tego, co masz dobre i co spowodowało, że doświadczyłeś dużo fajnych momentów w tym minionym roku, wejść w ten nowy. Jakoś nie czuję, że nowy może istnieć bez starego. No nie. Nowy będzie istniał w kontekście starego. Więc jakoś myślę sobie o tym, że może to jest ciekawe, że zanim zaczniesz tworzyć te wszystkie plany, to odpowiedz sobie na pytanie, co dobrego cię spotkało w minionym roku? Co dobrego zrobiłeś dla siebie? Co dobrego dostałeś od innych ludzi? I zobacz, co chcesz kontynuować, a jakich rzeczy na przykład chcesz zaprzestać. I może to jest dobry punkt wyjścia, żeby sprawdzać, do czego w związku z tym potrzebujesz więcej, a czego mniej. Myślę, że lądujemy. Chciałam tylko dodać, że wydaje mi się to, co powiedziałaś, bardzo ważne. Bardzo ważne jest wchodzenie w nowe z taką dobrą energią, bo jakby też w swoim życiu doświadczałam wchodzenie z poziomu poczucia winy, wstydu, myślenia, że czegoś nie zrobiłam, że przecież mogłam, że przecież powinnam, to jest cudowne słowo. I nigdy w życiu na takiej energii nie udało mi się dokonać niczego, a nawet inaczej powiem, udawało mi się zrobić wiele rzeczy, tylko żadna z nich nie była przeze mnie doceniona, bo wychodziła z przymusu, a nie po prostu z takiej radości i mówię właśnie, co teraz fajnego zrobię. Więc tutaj też mocno zachęcam do takiego przyjrzenia się, co fajnego dla siebie zrobiłem i co chcę kontynuować. To dziękujemy Wam. Mówiła Justyna Zacharuk. I Dorota Trzask. Tak jest. Ja Was zachęcam do skorzystania z dnia bezpłatnych konsultacji na naszej stronie www.grupa.pl w zakładce aktualności jest strona z konsultacjami, gdzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy. To w takim razie odmeldowujemy się i idziemy się doceniać. Jeśli podobał Ci się ten podcast, wpisz się do newslettera, a będziesz z nami na bieżąco.